My postępujemy prawidłowo, bo wzór na tak zwany podstawowy wskaźnik odtwarzania, który pokazuje ile osób jest w stanie zarazić jedna osoba, która jest chora na koronawirusa, ile osób on może zarazić, i to jest iloczyn ilości kontaktów i długości kontaktu. My w Polsce poprzez te działania i kwarantannę zostawiliśmy ludzi w domu, nakazaliśmy pracę zdalną, czyli ilość kontaktów, nawet jeżeli ktoś jest zakażony, z innymi osobami zmniejszyliśmy. No i oczywiście zabraniają skupiania się, przesiadywania w restauracjach, w barach, w pubach, korzystania z dużych sklepów wielkopowierzchniowych. Tą ilość kontaktów i długość kontaktów ograniczyliśmy i to spowodowało, że tych zachorowań mamy mało. Ale no myśmy wybrali taką taktykę spłaszczania zachorowań na koronawirusa, co powoduje i odnosi skutek, ponieważ tych zachorowań jest mało, ale one przyrastają w długim czasie. I zasadą epidemiologiczną jest to, że jeżeli dane zjawisko przyrasta w długim czasie, to ono również zmniejsza się w długim czasie. I ta nasza pandemia, ta walka z pandemią może trwać dłużej, aniżeli w innych krajach. Inne kraje, na przykład Szwecja, wybrała taką oto taktykę, że nie robi nic, dopuszcza do tego, żeby w krótkim czasie występowała duża ilość zachorowań. Ten spadek też będzie krótki, obciążenie dla gospodarki będzie, to obciążenie dla gospodarki, straty będą miały, występowały w krótkim okresie. No ale Szwecja jest trochę innym krajem niż my. Po pierwsze jest mniejszym krajem, po drugie ludzie nie mieszkają w dużych zagęszczeniach, przeważnie mieszkają na wsi i to rozprzestrzenianie się jest mniejsze. No i oni obliczyli, że jeżeli dopuszczą do takich nagłego wzrostu zachorowań, to ich służba zdrowia to wytrzyma. My w Polsce musieliśmy się również, tak jak inne kraje, z tym liczyć, ażeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, jaka wystąpiła na przykład w Nowym Jorku, czy jaka wystąpiła we Włoszech, czy nawet w Wielkiej Brytanii. Drugim krajem, który prawdopodobnie przyjął strategię szybkiego wzrostu i doprowadzenia do stadnej populacyjnej odporności, to jest Białoruś. No, będziemy się przyglądali, jak u nich to się skończy. No, tam też są inne uwarunkowania, bo Białoruś jest zamieszkała głównie przez ludność rolniczą, która słabo i mało ze sobą się kontaktuje. Są doniesienia dotyczące szczepień na gruźlicę, a zachorowania na koronawirusa. Otóż takie prace badawcze są prowadzone nawet w Polsce na ten temat. Ja sobie przeanalizowałem, gdzie, w których krajach na świecie są obowiązkowe szczepienia przeciwko gruźlicy. I ku mojemu zaskoczeniu są to 3 kraje. Japonia, Korea Południowa i Polska. W Polsce wyszczepialność przeciwko gruźlicy jest bliska 95%, czyli mamy tak zwaną odporność zbiorową społeczeństwa na gruźlicę. W związku z tym być może ten czynnik w tych 3 krajach decyduje o tym, że jeśli chodzi o wykresy śmiertelności i zachorowalności na koronawirusa, to jesteśmy mniej więcej na tym poziomie i to jest poziom o wiele niższy, aniżeli w tych krajach, w których nie odbywają się obowiązkowe szczepienia na gruźlicę. To może być wyjaśnienie tej sytuacji epidemiologicznej i to może wskazywać, że zaszczepienie na gruźlicę krzyżowo również chroni nas w pewnym stopniu przed zachorowaniami na koronawirusa. Coraz więcej mówi się o
leczeniu chorych na koronawirusa surowicą ozdrowieńców. To nie jest nic nowego w medycynie, było to od wielu lat stosowane, zwłaszcza wtedy, kiedy nie było szczepień przeciwko różyczce, śwince, ospie wiecznej. I to jest sensowna metoda, ponieważ ona organizmowi człowieka chorego dostarcza przeciwciał gotowych przeciwko koronawirusowi. I to jest sensowny sposób leczenia. Póki co musimy liczyć na pogodę, to jest raz, i szybkie wyprodukowanie szczepionki, która powinna być zastosowana przed następnym sezonem przeziębień, czyli gdzieś i wyszczepienie społeczeństwa powinno odbyć się we wrześniu, maksymalnie w październiku, bo wtedy, kiedy już występują masowe zachorowania na chorobę zakaźną, to tych szczepień nie powinno się podawać, bo po każdym szczepieniu przez pewien okres występuje krótkotrwałe obniżenie odporności i wtedy, jeżeli jest epidemia, to może dojść w tym okienku takiej obniżonej odporności do zwiększonej ilości zakażeń.